Cześć. W dzisiejszym materiale pokażę Ci, w jaki sposób skonfigurować połączenie VTX Flight Controller tak, byś mógł konfigurować ustawienia częstotliwości i mocy nadajnika z poziomu OSD. Przypominam także o subskrypcji kanału, kliknięciu w dzwoneczek. A tymczasem zapraszam na materiał. Zanim zaczniemy cokolwiek konfigurować, trzeba poprawnie podłączyć VTX nasz do Flight Controllera. W tej chwili, tak jak widzisz, jest to połączenie typu UART, teoretycznie jednostronne. Natomiast w praktyce jest to dwustronne. I teraz się zastanawiasz, o co chodzi. Normalnie UART posiada RX i TX. I jeżeli dwa urządzenia chcą i rozmawiać, i odbierać dane, muszą mieć następujący podłączony sposób przewody. Natomiast jest coś takiego jak UART na jednej linii i wtedy to oba urządzenia domyślnie są jako RX, a jeden z nich jest zdeterminowany jako master. W naszym przypadku jest to Flight Controller, który jest zdeterminowany jako master i on zaczyna rozmowę. Ustawia parametry, a następnie sprawdza i czeka na status od VTX-a. I tak samo odpytuje VTX-a o jego aktualną częstotliwość, kanał, moc. Gdy w ten sposób podłączyliśmy VTX-a, możemy podłączyć drona. Na pierwszy ogień podłączę tu w tej chwili drona, który posiada IRC Trump. Pewne rzeczy już mam skonfigurowane, natomiast postaram Ci się wyjaśnić, w jaki sposób to wszystko zrobić. W jaki sposób rozpoczynamy konfigurację? Po pierwsze, później przejść do zakładki porty i w niej znaleźć nasz odpowiedni UART. Jak rozpoznać, do którego UART-a zostało podłączone na naszej płytce Flight Controllera? Wystarczy spojrzeć na opisy pinów. Jeżeli jest napisane na przykład TX1, to oznacza, że to jest pin TX od UART-a pierwszego. Zatem przy UART-cie pierwszym wchodzimy do urządzeń peryferyjnych. W tym miejscu mamy do wybrania kilka opcji i tak jak wcześniej wspominałem, mamy do wybrania IRC Trump i Smart Audio. Z racji tego, że w tej chwili mam drona, który posiada IRC Trump, wybieramy IRC Trump. Miałem tę opcję już wcześniej ustawioną tutaj, więc nie muszę klikać zapisz i zrestartuj. Następnie, jeżeli nie wiesz, czy masz OSD, czy nie, warto pamiętać o tym, żeby tutaj zaznaczyć opcję, żeby było włączone OSD. Oczywiście, jeżeli Twój Flight Controller posiada tą właściwość, czyli ma wejście dla wideo i wyjście dla wideo. Gdy mamy już to skonfigurowane, możemy przejść do nadajnika wideo. W tej chwili, tak jak widzisz, mam tutaj wszystko skonfigurowane, natomiast często bywa tak, że jest tutaj pusto całkowicie. Takie jest domyślne ustawienie w Betaflight, że tutaj nic nie ma i trzeba ręcznie dodawać tutaj te kanały. Ale czy na pewno trzeba to ręcznie robić? Są dwie możliwości. Po pierwsze, klikamy w tą stronę, w której to mamy tutaj wszystkie tabele opisane na przykładach. I tak, dla IRC Trump mamy tutaj dla USA oraz dla Europy przygotowane już gotowe presety. Gdy otworzymy sobie taki preset, możemy zauważyć, że mamy tu ustawienia częstotliwości w zależności od bandu. Ten akurat obsługuje tylko 4 bandy. I mamy też ustawienia dla mocy naszego VTX-a. To jest pierwsza opcja, czyli uruchamiamy taki plik, czyli ładujemy go sobie tutaj przy pomocy wczytaj plik. Druga opcja to jest konsola CLI. Jak w konsoli CLI przygotować tego typu ustawienia? Jeżeli mamy innego drona, możemy sobie skopiować z innego drona te ustawienia. W jaki sposób zrobić backup ustawień z innego flight controllera innego drona? Do tego celu możemy użyć dwóch komend. Diff albo dump. Dump robi kopię wszystkich ustawień, natomiast diff tylko tych zmienionych. Z racji tego, że domyślnie Betaflight nie ma ustawionego nadajnika wideo, więc kiedy my ustawimy go, pojawi nam się te ustawienia w opcji diff. Więc wpisujemy sobie diff. Musimy skopiować cały ten zestaw tutaj danych do jakiegoś pliku i tak dalej. W tej chwili, żeby nie być gołosłownym, sobie usuniemy te ustawienia, które tu mamy w ten sposób. Rozłącz. Połączmy się ponownie. Mamy wyzerowany nasz tutaj VTX. W tej chwili przechodzimy do konsoli CLI, czyli na przykład do naszego nowego drona. Kopiujemy to, wklejamy. Możemy oczywiście tu zmienić pewne częstotliwości.
te wartości częstotliwości są dość uniwersalne i można powiedzieć w ten sposób, że można delikatnie tutaj operować w pewnych aspektach od nich, natomiast wskazane jest trzymać się tych oryginalnych częstotliwości dla danego kanału. I klikamy sobie Save. I w ten sposób mamy już całą tabelę tutaj załadowaną. W tej chwili sobie wybieramy odpowiedni nasz kanał. W moim przypadku ja sobie korzystam tutaj z kanału czwartego na paśmie E. I tak jak widzimy tutaj w tej tabelce po prawej stronie mamy aktualne wartości. I to co wspominałem, Flight Controller wysłał ustawienia do VTX-a, ale to nie jest tak, że jak my tu ustawimy, to on sobie domyślnie kopiuje te wartości tutaj. Nie. On później odpytuje komendami VTX-a o jego aktualny status. Trochę więcej na temat na przykład protokołu IRC-TRAMP już nagrywałem na tym kanale, więc zapraszam do obejrzenia tego filmu na temat automatyzacji pomiarów RF. I w ten sposób wygląda sprawa dla IRC-TRAMP odnośnie mocy, bo moc jest dosyć zawsze problematycznym tematem. W przypadku IRC-TRAMP mamy bardzo prosto ustawioną moc, podajemy wartość w miliwatach. Czyli mamy 25, 100 i 200 akurat dla mojego VTX-a i tu sobie wpisujemy etykiety. Możemy sobie wpisać low, medium, high, to już w zależności jak sobie preferujemy. Ja wpisuję te same wartości, co jest wartość tutaj. I tak wygląda sprawa odnośnie IRC-TRAMP. Przejdźmy teraz do Smart Audio. Dron ze Smart Audio został podłączony. Ten akurat posiada tylko jedną możliwą moc, natomiast metodologia zmiany ustawień dla tego typu VTX-ów jest identyczna, nieważne ile zakresów mocy masz dostępnych w Twoim VTX-ie. Od czego zaczynamy? Ponownie zaczynam od zakładki port. Upewniamy się, że tutaj ustawiliśmy sobie Smart Audio. Jeżeli nie ustawiliśmy, ustawiamy, zapisz i zrestart. Przechodzimy do nadajnika wideo. I tutaj, nawet jeżeli załadowaliśmy sobie te częstotliwości, to pojawiają się często problemy o moc. Ludzie ustawiają moc, a VTX nie ma zasięgu, albo się totalnie przegrzewa i tak dalej. I w tym przypadku trzeba koniecznie odwiedzić właśnie tą stronę, czyli w ten sposób. I jak w przypadku IRC-TRAMP mamy tylko jeden standard, tak niestety Smart Audio jest bardziej pomieszane. Tych standardów jest tu więcej, bo mamy Smart Audio wersji 1.0, który już raczej nie jest używany w nowych VTX-ach. Spotkamy go w starszych i mamy Smart Audio w wersji 2.0 i 2.1. W jaki sposób ustalić, którą wersję Smart Audio my mamy? Do tego celu najlepiej użyć sobie rejestratora lotu i ustawić tego typu ustawienie, czyli ustawiamy port szeregowy, częstotliwość rejestrowania i co chcemy rejestrować. W tym przypadku jest to nasze Smart Audio, które wybieramy sobie tutaj z listy. Ten rejestrator lotu wysyła te dane przy pomocy takiego parametru jak debug. Jeżeli to ustawimy tutaj, klikamy sobie zapisz i zresetuj. To jest istotne, ponieważ trzeba zresetować całego flight controller. I w tej chwili przechodzimy do zakładki czujniki. I mamy tutaj do wyboru wiele czujników, natomiast my sobie zaznaczamy opcję debugowanie. W tym momencie na debugowaniu na wartości 0 pojawi nam się wartość naszego Smart Audio. Mamy tutaj 217 i patrzymy w tej chwili sobie tutaj w tę tabelę i zastanowisz się, o co tutaj chodzi, dlaczego tej wartości tutaj nie ma. Wszystko powyżej 216, a mniejsze niż 300, będzie to Smart Audio wersji 2.0 odblokowane. Zatem skąd wziąć nastawy tutaj dla tej wersji? Mamy tutaj przykłady właśnie dla Smart Audio 2.0 dla Europy. My sobie wybierzemy tą opcję. Mamy tutaj dokładnie wszystkie bendy, które są dostępne i ich częstotliwości. To jest oczywiście przykład. Mamy tutaj akurat dla wartości value 0. To wiemy tyle, że jeżeli nasz VTX ma 3 poziomy mocy, to ustawiamy 0, 1, 2. I dzięki temu, jeżeli VTX ma 25 mW, 100 i 400, to kiedy wybierzemy wartość value 2, będziemy mieć wartość 400. Starsze Smart Audio te value miało inne, nowsze ma jeszcze inne, więc to trzeba bardzo dokładnie obserwować. Zatem przechodzimy do nadajnika wideo i etykieta tutaj powinna mieć wartość 25, a wartość 0. W kwestii ustawiania Smart Audio i IRC-TRAMP byłoby to wszystko. Jest to bardzo proste i bezproblemowe. Oczywiście warto sobie spojrzeć w notę katalogową swojego VTX-a, żeby nie popełnić błędów.
Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, oczywiście zachęcam Cię do łapki w górę, subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, a tymczasem dziękuję za uwagę.